Witam serdecznie w programie. Dzisiaj przygotuję dla Was halibuta w sosie maślanym na czerwonej soczewicy. Chodźcie zobaczyć razem ze mną, jak go zrobić. Gram filetu z halibuta, 200 gram masła, cebula szalotka, 3 ząbki czosnku, 65 ml octu winnego, 65 ml bulionu bądź białego wina wytrawnego, zielona pietruszka, sól i pieprz, czerwona soczewica, pomidory koktajlowe. Halibuta zaczynamy robić od włączenia piekarnika na 200 stopni góra-dół. Będziemy go piec w piekarniku pod przykryciem około 15 minut w temperaturze 180 stopni. Będziemy go przykrywać folią aluminiową, następnie go odkryjemy. Zrobimy go z masełkiem, solą, pieprzem i pomidorkami. Zaczynamy od popieprzenia. Solimy. Przekładamy i tą samą czynność powtarzamy. Sól i pieprz. Możemy też dać pieprz cytrynowy, będzie fajnie się uzupełniał. Wracam go z powrotem, delikatniejszą stroną do góry. I będę układać z boku pomidorki koktajlowe, tylko pamiętajcie, żeby je nakłuć, żeby nam nie wybuchły w piekarniku. I wsadzimy 3 ze szpulkami, żeby było pięknie. Pomidorki jeszcze możemy posolić. Dodajemy masło. Zakrywamy folią aluminiową. Nakłuwamy wykułaczką folię. I wsadzamy do piekarnika. Ryba siedzi w piekarniku, a my teraz zrobimy sos maślany do naszej ryby, a następnie zrobimy soczewicę. Zaczynamy od pokrojenia na drobno cebuli szalotki i to by było tyle skrojenia w tym odcinku. Mamy zrobiony już bulion, więc wszystko podgotujemy. Najpierw wlejemy do garnka bulion, potem ocet. Następnie dodamy cebulę, szalotkę pokrojoną w kostkę. Wszystko zredukujemy do około 3 dużych łyżek stołowych. Wyłączymy i wkręcamy masło. Cebulę, szalotkę kroimy dość drobno, bo ja chcę sobie ją zostawić w sosie. Jeżeli chcemy mieć gładki, maślany sos, to po zrobieniu sosu możemy przecedzić go przez sitko i będziemy mieli piękny, jedwabny sos. A tak możemy pokroić, jeżeli nie przecedzamy bardzo drobno, jeżeli inaczej, to można jak się chce, ale też w miarę drobno. Do rondelka wlewamy ocet. I bulion. Może to być białe wino, nawet lepiej, żeby to było białe wino. Dodajemy też cebulę, szalotkę.
i wszystko gotujemy ze sobą, żeby płynu było około 3 łyżek stołowych. Ryba siedzi w piekarniku, sos się redukuje, a my teraz obierzemy czosnek i pokroimy pietruszkę do już wcześniej obgotowanej soczewicy czerwonej. Ona już jest ugotowana na pół twardo, więc wrzucimy ją na patelnię, troszeczkę damy oleju kokosowego, potem zetrzemy na tarce drobnej czosnek i dodamy pietruszkę. Będzie taki fajny akcent. Odkładamy sobie czosnek na bok. Ciachamy pietruchę. Robimy teraz naszą czerwoną soczewicę, więc na patelni rozgrzewam tłuszcz. Ja mam łyżkę oleju kokosowego, ale równie dobrze może być to właśnie masło. Zetrę na drobnych oczkach czosnek. Chcę, żeby on był lekko wyczuwalny, dlatego nie daję go przez zgniatarkę ani nie kroję. Kiedy my robimy czerwoną soczewicę, ryba już siedzi w piekarniku, a obok na palniku redukuje się sos, który za chwilę wyłączymy i dodamy do niego 200 g zimnego masła. Rybka akurat nam dojdzie, soczewica też będzie gotowa, wystarczy podać dania na talerz i zjeść wszystko szybko. Pamiętajcie, żeby soczewicę ugotować na pół twardo, żeby nam się nie rozpadała potem w trakcie jedzenia, bo będzie nieprzyjemnie, a jeszcze chwilę ona na patelni potrzebuje ze wszystkim. Do soczewicy dodajemy jeszcze troszkę soli. Pamiętajcie też, żeby dodać sól do gotowania soczewicy. Wyłączamy ją. Dodajemy zieloną pietruszkę i gotowa. Tak wygląda nasz zredukowany sos. Wyciągnęłam z niego prawie całą cebulę, ale takie kawałeczki jeszcze mi tutaj pływają, jak widzicie. Ale to mi nie przeszkadza. Tak wygląda nasza piękna, upieczona rybka. Do sosu dodajemy trochę soli. Pamiętajcie, żeby nie przesolić, bo jak dodajecie bulion, to już na pewno jest słony. Pieprz. Jeżeli chcecie, żeby był jasny sos, najlepiej dodać pieprz biały, tylko też nie przesadźcie, bo on jest bardzo intensywny. Wszystko mamy gotowe, wystarczy wykładać na talerz. Minut i efektowne, pyszne, zdrowe danie mamy gotowe. Ja Was zapraszam do zrobienia i skosztowania i do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia!